Cześć kochani! Dzisiaj piątek, 1 marca. Witam Was na moim kanale w kolejnej kawce z haftem. Ja jestem Luna i mam nadzieję, że znowu miło spędzicie ze mną czas. Jak już powiedziałam, jest pierwszy dzień marca, zatem może rozpocznę tę kawkę takim króciutkim podsumowaniem lutego. A w lutym o, może sobie otworzyć mój magiczny Kalendarz. W lutym, kochani, w tym roku luty był o jeden dzień dłuższy. Wypadł mi tylko jeden dzień, 24, kiedy byłam u rodziców i nie postawiłam w tym dniu ani jednego krzyżyka. Zatem można powiedzieć, że haftowałam cały standardowy luty. No bo standardowy ma 28, a w tym roku mamy rok przestępny. A więc całkiem ładnie. Ja jestem zadowolona, że udało mi się e, praktycznie każdego dnia usiąść do haftu, do jedynego haftu, nad którym pracuję, czyli do Rysia. I tak, nie będę Wam mówiła poszczególnych tygodni, aczkolwiek najładniejszym, hmm, najefektywniejszym. Efektywny, efektowny, tak. Najefektywniejszym tygodniem był tydzień drugi, od 8 do 14, ale cała suma z lutego to jest 10377 krzyżyków. I tak, kochani, nadal wszystko liczę na piechotę. Ale to jest taki mój rytuał, wiecie, ja sobie to pozaznaczam następnego dnia, zanim siądę do haftu. Yy... Liczę to, co zrobiłam dnia następnego, wypełniam sobie mój kalendarz, jeszcze coś tam, parę rzeczy sobie w nim notuję. I rozpoczynam haft. Zatem wyrabiam sobie pewien nawyk. Ja mam z tymi nawykami i z jakąś taką konsekwencją, i sumien... niesumienność. No, tak, sumiennie coś się wykonuje i słowami brakuje, nieważne. Ale mam jakieś takie kłopoty. Jestem człowiek spontaniczny, człowiek chaosu, więc takie. Wy, wyrabianie tego nawyku poprzez codzienne liczenie tych krzyżyków i notowanie jest dla mnie pewnego rodzaju też szkołą i y, pracą, taką nad sobą. Ok, czyli generalnie y, powiem tak, porównuję to ze styczniem. Styczeń oczywiście był dłuższy, ale więcej dni mi tam wyleciało. No i cały pierwszy tydzień stycznia nie był pracowany nad rysiem, bo zaczęłam dopiero od ósmego i w sumie to. Myślę, że podobnie by to wyszło. Tak patrzę, bo w styczniu miałam 7913, no ale tylko 3 tygodnie i 3 dni wypadnięte. Tutaj mam 10300. No to myślę, że. Dobra, no luty mimo wszystko chyba, bo średniej, średniej harciarskiej nie liczyłam. Nie, nie chce mi się. To za dużo dodawania tego wszystkiego bez sensu. Zatem, bo tak też patrzę, wiecie, co na, na tygodnie. No to faktycznie tygodnie w, w, w lutym były obfitsze w ilość krzyżyków. No. Były. <laughs> Dobra, to, mm, to tyle słowem wstępu i podsumowania miesiąca poprzedniego. Zbyt wiele do podsumowywania nie mam. No i gapa jestem, odłożę tutaj mój zeszycik. Tak, Niunio, patrzysz się na mnie, co ta matka znowu gada i bredzi. Yy, tak. Yy, gapa jestem, kochani, i oczywiście nie robię zdjęć tego, co, co wyszywam. I powiem Wam, jest mi tak yy, troszkę po fakcie smutno, ponieważ yy, jak tutaj yy, robiłam tę yy, sierść, te takie plamy wokół oka, którego jeszcze w dalszym ciągu nie ma, to tutaj się fajnie zarysowywały właśnie te kształty. I tak sobie pomyślałam, jak będę robiła y, kolejne części, to będę robiła po każdym dniu fotkę i potem zrobię z tego. Y, 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 pokaz slajdów tak to się nazywa. Jak tych krzyżyków przybywało, jak się te kształty wyłaniały i zapełniały. Bo to naprawdę fajnie wyglądało i może być to miły dla oka efekt. Na przykład ja lubię oglądać takie. Y, Pokazy slajdów, gdzie przyrasta jakiejś pracy, gdzie ona się po prostu wyłania. Na przykład, nadmienię do Sysi filmów, gdzie ona wyszywała dziewczynę z Fenkiem taką metodą, że od najmniejszej liczby krzyżyków do największej. I faktycznie, jak ona pokazywała w kolejnych filmach te postępy na tym hafcie, to bardzo ładnie było widać, jak z tej Dziwnej ilości rozsypanki takich, ona to nazwała piegów, wyłaniały się po prostu kształty. I potem to zapełniła tą największą ilością krzyżyków czterema kolorami, zrobiła tło i tak dalej. I powiem Wam, że gdyby wtedy robiła takie zdjęcie i zrobiła z tego pokaz slajdów, to po prostu miodzio na moją, na moją duszę, ponieważ ja takie rzeczy bardzo lubię. Tak. Co jeszcze chciałam powiedzieć? No, chciałam jeszcze Wam, kochani, powiedzieć, że. Pracuję nad tą stroną. Drugi tydzień. Dzisiaj jest piątek. Jutro wyjeżdżam, więc po powrocie może coś podziobie, ale nie wiem, czy będę miała siłę. Bo jedziemy z mężem na nieduży spacer w górki. I może być tak, że jutro będzie. Przepraszam. Pierwszy dzień w marcu bez krzyżyków. No ale niedzielę planuję przysiąść. Ale powiem Wam. Słabo widzę yy, wykończenie tej strony w tym tygodniu. Naprawdę słabo to widzę. Tu jest tak duża częstotliwość zmiany nici i kolorów, yy, że trzeba się przypatrywać i szukać. I to są po dwa krzyżyki, po trzy krzyżyki. Yy, dobra, tu będę pokazywać, bo tam nie widzicie. Yy, gdzieś tu miałam jeden taki ciemny. A potem dopiero miałam trzy takie ciemne tutaj, i to był koniec tego koloru na całej, na całej tej stronie. I tak mam, jeszcze tu mam właśnie takie, tutaj mam dwa puste pola na jedną nitkę jednego koloru. I szukam, szukam i powiem Wam, że ja tej nitki dalej już nigdzie nie widzę, i to będą tylko te dwa krzyżyki jednym kolorem. Dobra. Tutaj mam kolejne dwa krzyżyki też tym innym kolorkiem znowu. I on się dopiero potem pojawia gdzieś, żebym was nie okłamała. Tutaj dwa oczka. O! No proszę. A jeszcze gdzieś tu w samym patrzałku jeszcze dwa takie. I to koniec. Sześć, może gdzieś przeoczyłam siedem krzyżyków tym kolorkiem. No i to właśnie tak wygląda, że nie mam takich większych partii, gdzie, gdzie lecę, bo naprawdę tutaj się wydaje, ale tutaj są te jasne, tutaj są ze cztery odcienie. Raz, dwa, trzy, cztery i te kropeczki 5. Pięć. pięć odcieni, i wszystkie są wiecie. Ym... Oj, chodź tu. Nie? I wszystkie są takie, tutaj taki, potem taki, jeszcze do tego jakiś taki, i na koniec jeszcze taki. Wszystkie są kremowe, tylko z jakąś inną poświatą, odrobinkę się od siebie różnią. No więc wiecie, efekt dodaje fajny. Mi się ten efekt bardzo podoba. Co prawda powiem wam, tego na kamerze nie widać, ale tutaj mam takie krzyżyki, inna rzecz, że mi tu jeszcze prześwituje, ta niebieska kratka, to też załamuje kolory, ale tu mam takie bardziej w tym odcieniu krzyżyki dwa. W tej takiej pomarańczowo różowej bo to jest taki dziwny odcień, bo to jest Ariadna. Ariadna jednak ma mniejszą gamę kolorów niż na przykład DMC. Jestem pewna, że gdybym robiła DMC, to być może znalazłby się kolory i nie musiałoby się to łączyć z tych dwóch, a blendów nie robię to tutaj mam takie dwa, ja to nazywam sraczkowatym kolorem krzyżyki i tutaj takie dwa i tu się one gdzieś pojawiają. I jak ja blisko patrzę na, na, na tą mieszaninę, to mam takie wrażenie, czemu tutaj dali, ale wiecie, jak się tak odsunę już na pół metra, to one się ładnie zlewają ze sobą, a to będzie haft naprawdę spory. Powtarzam się, to będzie to z 300 na 300 krzyżyków na 18, więc to jest ponad 50 cm no to to się będzie w, na ścianie wisiało, oglądało tak z odległości metra i naprawdę pięknie się będą zlewały te krzyżyki. Ehm, no. Okej. Okay. Zanim jeszcze zacznę tutaj w ogóle wyszywać, bo potem zgubię w ogóle myśl, to chciałam powiedzieć, że przed wczoraj urodziło mi się takie pragnienie. O, takie pragnienie mi się urodziło. Czujecie czasami takie pragnienie? Widzicie jakiś haft i po prostu czujecie, że musicie go zacząć? Znacie to? Kto nie jest na tego uczucia, niech pierwszy rzuci muliną, albo bobinką, albo pakiecikiem. Pakiecik chyba będzie najlepiej leciał, taki wypchany. Nie rzucamy igłami, nie rzucamy nożyczkami. To, słuchajcie, poczułam takie, że ja muszę zacząć, ale po prostu muszę. To jest takie wewnętrzne must. Dwa kolejne hafty. E, zaraziłam się. Zaraziłam się od, od dziewczyn, które wyszywają dużo haftów. Ponieważ mam przygotowane wszystko do dwóch kolejnych haftów, dobra, do jednego nie mam zebranych nici, ale znaczy mam je w domu gdzieś poroz, porozkładane po prostu po pudełkach, muszę je skompletować. Natomiast do drugiego, czyli w tym wypadku trzeciego, mam wszystko przygotowane, tylko wyjąć kanwę, rozrysować siatkę. I nie wiem jak to zrobię, ponieważ to będzie haft większy od tego. Dużo większy, tak o 15 cm na brzegu będzie większy, bo to też kwadrat. I mówię tu o kocie ze świecą, dokładnie tym. poczułam potrzebę, że ja chcę go zacząć. Będę go robiła 2-3 lata, ale chcę, żeby był rozpoczęty. <gryw> no a Takim, mm, w pierwej rozpoczętym drugim haftem chciałabym, żeby był ten wilk, którego już, o którym opowiadałam w przyszłym tygodniu. I teraz sobie pomyślałam, że ja dla eksperymentu tego wilka zrobię też na szesnastce tak kota, bo kot będzie na szesnastce, ale kot będzie robiony. Mój magiczny kot czarownicy będzie robiony mulinami SHS czy tam CXC na szesnastce, no bo one są bardziej pochate, grubsze, więc na osiemnastce tuło się nie uda. Natomiast ja widzę, że na osiemnastce ariadna fajnie kryje, ale mam wrażenie, że krzyżyki takie są troszeczkę upchane czasami. I chciałabym zobaczyć, jak ariadną będzie na szesnastce. I zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że będą prześwity, natomiast ten haft z wilkiem nie ma takich dużych, ciemnych powierzchni. Po prostu chcę zrobić eksperyment. Jak mi się będzie wyszywało i jak to będzie wyglądało wilk będzie mniejszy, też opowiadałam ale to wszystkie, wszystkie szczegóły powiem jak już go rozpocznę, a nie rozpocznę go dopóki nie skończę tej strony chcę zrobić tą stronę to oko, czy te oko, to oko jestem ogromnie ciekawa jak, jak, jak będzie to wyglądało tutaj z tym, jak już skończę to oczko i to ślepko w ogóle ślepko, cudowne słowo to Jestem mega ciekawa. Tu nie będzie zaskoczenia kolorystycznego, ponieważ ten ryś ma mm, złoto piwne mm, oczy, więc w sumie wszystko będzie utrzymane w takiej tonacji kolorystycznej, jak tutaj ta mm, przestrzeń. Ale to już wiecie: będzie patrzył na mnie jednym okiem, będzie do mnie mrugał i, i, i będzie, mm, będzie pięknie. No i potem właśnie chciałabym przygotować sobie wszystko. Yy, o może po powrocie w soboty nie będę miała za bardzo siły na, na wyszywanie, chociaż kto wie, kto wie, wiecie, różnie bywa, to mogę sobie przygotować wszystko do tego, do tego wilka, żeby już było takie, wiecie, na zasadzie wyszywaj, wyszywaj, kończ oko, kończ oko, bo, bo wilk czeka i wtedy bym rozpoczęła. A jak pięknie śpiewają ptaszki. I wtedy bym, bym rozpoczęła tego wilka. Po prostu jestem mega ciekawa, jak będzie się wyszywało na, na 16 ariadną. I być może przygotowałabym sobie materiał na tego magicznego kota. I powiem Wam, że tak myślałam, bo nie mam ramy na, na, na tego kota, bo to jest moja jedyna rama to jest 80 arabeski. I tak się zastanawiam. Jak to zrobić? Bo, no, ja oczywiście kota mogę rozpocząć na wielkim tamborku, jakoś sobie poradzę. Mam stojaki na tamborki, no, ale taki duży haft na tamborku. nie ja wiem. A hajsu na kolejną ramę? No, też tak średnio żadne święta, żadne urodziny się tutaj nie zbliżają, więc też tam mężowi nie podrzucę. Ja już wszystkie okazje, na które dostaję prezenty, są za mną. Święta, urodziny i mieniny. Dnia kobiet nie obchodzę. Walentynek walentyn nie obchodzę. Dzień dziecka przede mną. <noise> Ale dzień dziecka jest dopiero w czerwcu, kochani, jak wiemy, więc no to będę się zastanawiała, bo fajnie mi się na tym krośnie wyszywa tego rysia. No, bardzo możliwe jest to, że wtedy po prostu zrobię zmianę, że ryś wróci na jakiś tamborek, duży tamborek, albo sobie na przykład kupiłabym na próbę kiusnapa nie mam kiusnapa, nie wiem jak się na tym wyszywa ale widzę, że dziewczyny całkiem spore hafty na tym wyszywają i to mi się wydaje takie kurcze, no ciekawe, napiszcie mi czy, mm, czy polecacie kiusnapy to bym, to bym po prostu sobie, sobie jakiegoś takiego większego kiusnapa y, zamówiła, przełożyła na niego rysia, na tamborku byłby wilk, a na krośnie, na ramie byłby magiczny kot i to dopełniłoby takiego mojego, jakiegoś Yy, wcześniejszego, pierwotnego yy, planu, i myśli o tym, żebym wyszywała na raz trzy hafty. I to by była taka całkiem ciekawa. Ja nie mówię o jakiejś konkretnej rotacji, chociaż może z czasem wyrobi mi się coś takiego, że. Muszę się poprawić. Że chciałabym yy, wyszywać yy, właśnie yy, rotacją. Czyli ustalić sobie miesięczną ilość krzyżyków na każdej pracy i no i to robić. To wiecie że to w sumie to by mi się cztery hafty przydały, bo zazwyczaj w miesiącu są cztery tygodnie. Ja wiem, jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień coś innego i czwarty tydzień coś jeszcze innego. Ale może zrobię tak, że będę robiła pierwszy tydzień ryś, drugi tydzień wilk, trzeci tydzień kot, a w czwartym tygodniu będę miała na co mam ochotę. Może na przykład na jakiś haft. Cieniowany. No. Dobra, zabieram się za wyszywanie, bo ja tutaj gadam, macham rękoma, opowiadam. Zebrałam już główne myśli. Eee, Teraz ja sobie muszę przypomnieć. 1507, moi drodzy, to jest ten mały znaczek. Nie widzicie go? Nie widzicie, ale ja wam go pokażę. O, 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 to jest te, to, to małe Y, takie. I o, jego troszkę tutaj jest na dole. I właśnie ja mm, sobie tutaj, ja go nie przekładałam na organizer, bo mm, bardzo mało tego, mm, tej muliny będzie w hafcie, a nie mam tyle, wiecie, tu jest około 100 kolorów. Ja nie mam tyle organizerów, ale ja sobie te organizery z AliExpressu ściągnę, bo cudownie mi się z nimi pracuje. A jeżeli chcę zacząć y, kolejne, kolejne hafty, w tym jeden naprawdę duży, gdzie jest ponad. Dużo ponad 100 kolorów, czyli tego magicznego kota, no to organizer by mi się przydał, chociaż no nikt nie każe mi od razu wszystkich mulin wyciągać i, i nimi pracować. Mogę po prostu z danego obszaru wybrać odcienie i pracować tym, co tam mam. To jest też na początek, myślę, ale generalnie zamówię sobie więcej tych, tych organizerów, bo są super, raśnie. Dobra. Bardzo, 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 bardzo się cieszę, że jest dłuższy dzień i że będzie coraz dłuższy, a jak przyjdzie nam zmiana czasu i zyskamy w ciągu dnia tą godzinę dodatkową z światła, to będzie już w ogóle mm, bosko. Bo jednak przy sztucznym świetle i nagrywać. I mm, dobra. Przesunę sobie tu wszystko, żeby było mi jak najwygodniej. Zaraz przestawię kamerę, żebyście widzieli co. Co i jak tylko. O, tak. Dobrze, będzie dobrze. Wybaczcie, że trzeszczy moje drewniane. Moja drewniana kanapa. Tak. Tą nitkę sobie tu przełożę. I muszę się teraz znaleźć z tym znaczkiem. Mhm. To nie będzie trudne. Na szczęście. No, tak, to na górze. Zazwyczaj odwrotnie ręce trzymam, ale. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Hmm. Chciałam Wam powiedzieć, że byłam z mężem w tamtą e, niedzielę na spacerze w rezerwacie. I. Pospacerowaliśmy sobie po lesie. Było cudownie. Potem poszliśmy na wały na, nad Odrą i przeszliśmy sobie do Tamy. Czy tam Jazu, czy jak to się tam nazywa. I tam niestety spotkała nas taka niezbyt miła niespodzianka, bo znaleźliśmy martwego myszołowa i powiem wam, nie o takim zdjęciu myszołowa marzyłam. Bo ja sfotografowałam tego ptaka nie miał żadnych uszkodzeń, czyli nie był to postrzał, nie była to śmierć w walce, w wypadku z jakimś drapieżnikiem innym, większym. No, nie była to śmierć tragiczna, bo nie miał żadnych najmniejszych w ogóle uszkodzeń ciała, więc albo po prostu był chory, osłabiony i padł bo z niedożywienia, bo nie dał rady upolować i był wycieńczony. Albo zjadł coś, co było nafaszerowane trutką i po prostu się otruł. Przy czym mm, nie do końca skłaniam się ku tej tezie, ponieważ to było na terenach około rezerwatowych. Momencik. 1, 2, 3, cztery, 5... Jeden, dwa, trzy, cztery, dobrze. Zatem, no, tam niby jakieś pola są, ale przy tych polach na przykład stoją ule. Więc nie wiem, czy tam ktoś wysypuje jakieś trutki dla, dla zwierząt, żeby nie wiem, pozbyć się. Lisa. Ale wiecie, ludzie potrafią być szurnięci, więc. Ta się dowiedziałam wczoraj, mąż przeczytał yy, na gazetach, że ktoś na wałach nad yy, Oławką, czyli no, rzeką Oławą, która płynie w Oławie, y, ktoś wyrzuca kiełbasę nafaszerowaną gwoździami i pineskami. No, wiecie co, trzeba być naprawdę psycholem. Dorwała takiego człowieka, no to proces, odszkodowanie, kara grzywna, nie wiem. Ja to bym go wywiozła do lasu i wychłostała. Gołego zostawiła tam na mrozie. Tak na dwa dni. Oj, robiłam krzyżyk w drugą stronę. Nikt nic nie mówi. Że ja tutaj. Że ja tutaj błędy popełniam. Ja nie wiem co z tymi ludźmi jest naprawdę. No żeby takie rzeczy robić. To musi być naprawdę osoba chora psychicznie, nienawidząca całego świata i wszystkiego co żywe. Jeżeli w miejscu gdzie chodzą ludzie z psami na spacery, biegają i tak dalej, wyrzucają takie rzeczy. Przecież to nie jest komu tam te psy przeszkadzają? Mi się to w głowie nie mieści. Jestem po prostu... No nie ogarniam, nie ogarniam, kochani. No, a jeszcze z takich y, miłych może y, tematów, to się Wam pochwalę. Chociaż może już ktoś y, wie. Może. Zastanawiam się, czy w dobrą stronę krzyżyki robię, bo po prostu jestem tak jakoś... Y, Robię to tak bezmyślnie i mechanicznie, że, że nie jestem pewna. No, ścięłam włosy. Ścięłam włosy i <laughs> i pokręciłam sobie. Jak po raz pierwszy poszłam do mojej fryzjerki, co jest w ogóle śmieszne, dlatego że ja ogólnie do fryzjera chodziłam raz na parę lat i zawsze miałam bardzo długie, długie włosy. Jak po raz pierwszy poszłam do mojej fryzjerki, to włosy miałam do kości ogonowej i y, proste jak u indianki. Tylko no niestety nie w takim ładnym kolorze, jak mają indianie. Y, natomiast no, długie, proste włosy do kości ogonowej. Y, jak rok później poszłam do mojej fryzjerki, to włosy skróciłam... Poniżej łopatek, tak prawie do pasa, żeby je wyrównać. Potem poszłam ściąć zupełnie do ramion, bo mówiłam wam, że mi wypadają. Mam łusienie plackowate i, i generalnie są słabe. No, ale strasznie mi się nie podobało to, jak wyglądam w tych włosach, ponieważ to jest taka dla mnie głupia długość. Majtają się nad ramionami. Ja je bardzo często w kitkę wiązałam, żeby mi nie przeszkadzały. No i one. No i one tak. One się odkształcały. Gdzieś się końcówki zawieły. Ja mam już sporo siwych włosów, i te siwe włosy są falowane, sztywne. Te moje. jeszcze nie siwe są proste. I to tak wyglądało nie przypiął, nie przyłatał. Tutaj cztery mam zrobić, tak. No i generalnie rzecz ujmując uznałam, jak szaleć, to szaleć. Ale czemu uznałam, że szaleć? Bo to nie jest koniec życiami je do ramion. Zadzwoniłam do mojej przyjaciółki, rozmawiamy sobie tam o innej, o innej rzeczy, i ona mi powie. I jej wspomniałam słuchaj, a w ogóle to włosy ścięłam, wiesz? Bo to dla kogoś, kto jest tak zachowawczy we włosach i zawsze miał długie. To, to, to jest takie, wow! I ona mówi: O, to dokładnie tak samo jak 7 lat temu, jak się spotkałyśmy po raz pierwszy po nomen, nomen, 7 latach, że tak powiem, rozłąki. I ja sobie tak zauważyłam, że faktycznie było 7 lat temu i też wtedy miałam drastycznie ścięte mm, włosy w porównaniu do tego co, co było wcześniej czyli tak 7 lat zapuszczałam 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 potem zaczęły wypadać coś się tam porobiło zirytowały mnie poszłam ciachnęłam na krótko odezwałam się do przyjaciółki po mówię po tym okresie rozłąki Znowu zapuszczałam, zapuszczałam, zapuszczałam. Po 7 latach ciach, ścinam. A 7 lat to jest podobno, mówi się. Są takie mm, pogłoski, że po 7 latach, co 7 lat człowiek się zmienia, wymieniają się wszystkie komórki w organizmie. Dowiedziałam się, że to nie jest prawda, że mamy takie komórki, które są z nami przez całe życie. Nie wiem, które, nie wnikałam, no ale generalnie powiedzmy, że to taka średnia ważona. No, więc czas na, na zmiany. Jak Ona mi to uświadomiła. Dodatkowo, mój mąż przeliczył to wszystko i wyszło mu, że to jest, zaczyna się mój y, siódmy rok zmian. Siódmy rok zmian. Siódmy, rok, Że tak powiem, ponieważ mam 42 lata. Przez 7 to jest 6. A teraz zaczynam siódmy okres siedmiolecia. I. To mnie tak rozbawiło. i Ja lubię takie magiczne myślenie. I podeszłam do mojej pani fryzjerki. To jest cudowna kobieta. Naprawdę w ciągu dwóch lat jestem już u niej czwarty raz. Znaczy, dokładnie wczoraj byłam. Wczoraj spędziłam prawie trzy godziny, ponieważ postanowiłam sobie polokować te włosy i mówię do niej: szalejemy. Idzie lato, idzie wiosna, idzie moje nowe siedmiolecie. Czas zmian, szaleństw, przygód. Robimy trwałą. Wiedziałam, że moim włosom już nic nie zaszkodzi. Jak chcą wypadać, to będą wypadały. Trwała nie ma znaczenia na, na łysienie plackowate ani nic. A, będzie ich więcej. Będzie... I wyszłam z salonu i wyszłam i wyglądałam jak Cocker Spaniel. Wyszłam wyglądając jak Labradudy. I jak popatrzyłam w lustro, jak ona mi podsuszyła lekko te włosy, to tak mówię, Boże, wyglądam jak Pipin z kinowej wersji Władcy Pierścieni. Jestem pełnoprawnym hobbitem. Po prostu coś cudownego. jestem zakochana. Muszę się przyzwyczaić jeszcze do swojego odbicia w lustrze, bo całe życie, wiecie, długie, proste, ciężkie kudły, a nagle mam bo ona mi mocno też przykróciła te włosy. Ja ich nie mogę teraz w kitkę wszystkich na raz e, związać. Wokół mam taką grzywę kudłów wokół głowy, ale są takie fajne w dotyku, takie lekkie i w ogóle coś fantastycznego. Tylko wiecie co? Czeka mnie wyprawa do drogerii, ponieważ ja mam w domu Kosmetyki do pielęgnacji długich, prostych włosów, maski do taflowania, odżywki wygładzające, spreje wygładzające. A teraz potrzebuję coś. Spółki, którą zawsze omijałam, czyli do pielęgnacji loków. Cudowna przygoda, cieszę się niesamowicie. Dobra. Okej. Okay. <ścudowna> Idzie lato, w sumie najpierw idzie wiosna, potem lato. Zapowiada się cudownie wszystko. Życzę Wam, żebyście też w ogóle mieli takie, takie fajne taki fajny nastrój i humor, jak ja mam dzisiaj i w ogóle. Bo jestem taka pełna miłości do, do świata. Jutro właśnie jedziemy z mężem do Kłodzka na grupie jego rodziców. Potem na spacer w górki. Zjemy tam obiad. Placka po węgiersku. Taka nasza tradycja. Bardzo się z tego powodu cieszę. Wezmę aparat, może porobię jakieś fajne zdjęcia. No a a propos jeszcze zdjęć to tak, żeby nie było, że na tej wycieczce do rezerwatu tutaj pod, pod oławą to, to tylko martwego meszołowa spotkaliśmy. Nie, nie, jeszcze miałam fajną sesję z Raniuszkami. I tutaj spróbuję Wam wrzucić zdjęcia tych raniuszków, bo jeszcze ich nawet z karty, z telefonu, no Boże, z telefonu, z aparatu nie ściągnęłam. I bo raniuszki to pewnie znacie, to, to, to nie są jakieś takie tajemnicze ptaszki, ale czy znacie pełzacza? Pełzacz, moi drodzy, to jest taki ptak, który wygląda jak kawek kory. Jak on się zatrzyma na pniu, to dopóki się nie ruszy, tego nie zobaczycie. Jest idealnie zamaskowany. Zresztą sami zobaczcie. No, i teraz już muszę wrzucić te zdjęcia. Dobra. Ale powiem Wam, cieszę się. To też jeszcze pochwalę, że dzisiaj Pani zamówiła u mnie trzy ilustracje ptaszków, akwarelą, rudzika, kowalika i sikorkę, bo to są, jak powiedziała, najczęstsi bywalcy karmnika w jej ogrodzie i, i chce sobie zrobić taki prezent. Ja jestem przeszczęśliwa, będę mogła malować ptaki, które uwielbiam. Będzie na nitki i na kanwę. Na organizery, na igły, na hawciarskie cudowności. No. Fajnie, tak móc zarobić hejs, który można wydać na swoje hobby. O. No. Więc też jestem bardzo szczęśliwa. Nie wiem ile jest obecnie stopni, ale miało być dzisiaj bardzo fajnie i ciepło. I tak myślałam właśnie, żeby w ramach yy, rekreacji i zdrowia pójść do parku z aparatem. Ale jak ja się wyniosę, znaczy wyniosę, jak ja się wybiorę na spacer do parku z aparatem, to wrócę coś zjem. No i nie zrobię tego oka tak, jakbym chciała je zrobić. Tyle tego haftu. No co? No i teraz nie wiem, co poczynić: czy do parku, czy haftować. Mam jeszcze do Was, dziewczyny, pytanie. I tu akurat mam pytanie do dziewczyn, więc y, wszystkich panów, którzy oglądają, przepraszam, ale wątpię, żeby któryś z Was robił paznokcie sobie. Czy y, robicie w domu sobie manikir hybrydowy albo jakieś takie, y, nie wiem, te takie proszkowe, coś? Generalnie powiedzcie mi, y, czy robicie w domu, czy chodzicie regularnie do salonów, żeby Wam ro robiono y, pazurki? Interesuje mnie tak. Od jak dawna? Jak to wpływa na waszą płytkę paznokciową? Czy nie ma żadnych problemów z pazurkami? Bo kusi mnie, ale się boję. Tak, jestem z tych, które nigdy sobie trwałej nie robiły. I nigdy nie robi... Dobra, raz w życiu miałam nałożony żel, który, który zdarłam tego samego dnia. Następnego dnia, bo babka źle odtłuściła, źle zmatowiła płytkę, zaczęło mi na, na brzegach odstawać. I ja to ściągnęłam, a teraz chciałabym sobie rzucić coś takiego bardziej trwałego z, z kolorkiem. I tak się zastanawiam, właśnie. No. Czy polecacie? Bo chodzą mity, że ta lampa UV, że to niezdrowe, że czerniak, że niszczy płytkę, że toksyczne, że coś tam, że coś tam. No ale tak często widzę, że tyle kobiet ma te, te pazury od tylu lat. No, moja taka przyjaciółka z dzieciństwa, ona zaczęła robić paz sobie pazurki ze 20 lat temu, oczywiście chodzić gdzieś tam do kogoś. Bo no, my jesteśmy z tych, co, co obgryzały i ona miała jeszcze bardziej. Ja potrafiłam zapuścić, ona nie potrafiła zapuścić, bo ona przez sen obgryzała paz paznokcie, spała w rękawiczkach. Czaicie? To dopiero. Ale ona był, ona też lunatykowała, więc wiecie... Wszystko jest możliwe, jak jesteś lunatykiem, możesz też obgryzać pazury przez sen. Więc dla niej, żeby wyglądało to jakkolwiek, to po prostu najpierw tipsy, potem e żele, czy tam akryle, czy co tam było po prostu jednym rozwiązaniem. A ja mu chciałam mieć ładny pan z nokcia. Moje naturalne są tak zniszczone przez to, że je obgryzałam. Słabo mam tą płytkę, ona się rozwarstwia, ona pęka. Ech. Co ja wam będę mówić? No co ja wam będę mówić? No jest kiszka i no marzy mi się. Mieć takie ładne, błękitne paznokcie. Paziurki. Napiszcie no mi czy polecacie. Znalazłabym sobie tu w oławie jakąś fajną pazurzystkę. Ja nawet do ślubu nie miałam zrobionych pazurów, tylko lekko odrośnięte i polakierowane na czerwono, bo miałam czerwoną sukienkę, bo nie był to kościołkowy, tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Czy ja tu gdzieś jeszcze mam ten, ten, ten? ten? Tu jeden. Hmm. I szukam i patrzę, i patrzę i szukam. I tu już nic nie widzę. Wszystkie Y sobie zrobiłam. Aha. No dobra. No dobra. Ну и Ну, с posiałam pomidory. W końcu się zebrałam, bo tak miałam 14 lutego na Amore Pomidore. ale pogoda była taka mm, chłodno wiało i, i ogólnie nie, nie bardzo miałam ochotę siedzieć na balkonie, a do domu są ziemią włazić. potem to to. Olałam sprawę, potem zapomniałam i tak mąż się mnie pyta: ty już te pomidory posiadać? Przepraszam? A Ja mówię, że no, jakoś tak no, się nie zebrałam. No i w końcu się zebrałam tydzień temu, nie speł. Tak? Weekend, w niedzielę. O, w niedzielę była taka piękna pogoda, to właśnie w niedzielę. Mam trzy. Y, trzy odmiany. Wszystkie to są te, te wiecie, te małe pomidorki. Typowo balkonowe, co to za igiełka? Fajna. Yy, I co? I. Podlewam, znaczy podlewam. Spryskuję codziennie, czekam aż zaczną kiełkować. No ale to w chwilę potrwa. Zobaczymy, jakie będą w tym roku. W tamtym roku większość pomidorów, które miałam, to kupiłam po prostu sadzonki. Ale to się mało opłaca. A w tym roku właśnie postanowiłam, że wszystko z siewu, tylko odpowiem, bo się za późno obudziłam w tamtym roku, bądźmy szczerzy, tak? Więc w tym roku postanowiłam wcześniej zawojować. W odpowiednim terminie, żeby zdążyły urosnąć. Chociaż tamte, co tak późno wysiałam, też y, mi mm, owocowały, urosły i całkiem dobre. Ale tylko jedną odmianę miałam. Mam jeszcze do wysiania ogórki, paprykę, arbuza i sałatę. I tak patrzę, patrzę, kurczę. A ja zapomniałam y, kupić cukinie. I tak się zastanawiam. No ja w tym roku kupiłam dwie cukinie mm, też przez na Allegro sadzonki. Powiem Wam, że przez cały sezon y, letni nie kupowałam cukini. Bo w wielkich doniczkach na balkonie miałam dwie. Zapylałam je wszystkie pędzelkiem i rosły, owocowały i było super. Więc tak się zastanawiam właśnie, czy czy wysiewać? Czy tak jak w tamtym roku? Nie zamówić. Już takich wiecie: mniej roboty, bo to przyjdzie i od razu przesadzasz do wielkiej donicy. A tak, no to wysiewasz, czekasz. Miejsce trzeba mieć. To można łatwo uszkodzić. No już mi chyba wystarczą te, te pomidoro ogórki i papryki z, z siewu, a cukinie. No i ten Arbus. Uff. Uwielbiam robuz. No nie, wiecie co, ja mam malutki balkon. Już w tamtym roku karkołomne dla mnie było to wszystko, co ja tam miałam. Jeszcze wiecie, winogron tam mam i truskawki z poziomkami. Ja nie wiem, jak to będzie w tym roku. Nie, no, kilka tych truskawek wisi. Mam tak zwane ample, czyli to z niemieckiego ample, po polsku są kwiatynki. Osobiście uważam, że urocze słowo. I, yy, I w nich mam truskawki, przezimowały. W, mam też w skrzynce truskawki, tam w takich pojedynczych doniczkach. W skrzynce mam truskawki takie zwykłe, takie typu zęga, zęgana czy coś w tym stylu. Natomiast powiem Wam, że kupiłam i w tych amplach mam yy, posadzone. W tamtym roku za późno je kupiłam też z netu i oczywiście nie zdążyły za bardzo obrodzić, yy, zaowocować. Te truskawki, takie gigant. No, zobaczymy, co to za giganty będą, czy w ogóle będą. Kilka mi nie przetrwało zimy, chyba trzy mi wypadły, ale to nie problem. Zamówię kolejne, tylko w tym roku wcześniej, a nie w sierpniu. Na wymianę, posadzę je zamiast tych co wypadły. Tak... Gdzie ja dalej mam ten... Tu z tej strony, dokładnie po przeciwnej stronie. Mam kończyć tę nitkę... Nie wiem... Mm. Później ją skończę. Na razie ją tutaj, a sobie wezmę kolejną. Kolejną to mam ten mały znaczek. Czy ja ją mam w ogóle wyciągniętą z. Nie, o lipka. No to odpada. Do co ja mam teraz wziąć? A, to zrobię to. W końcu mam ją nawleczoną. Uprawiacie coś na, na balkonie? Wiem, że parę osób kiedyś mi mówiło albo pisały już naprawdę myli mi się, co gdzie, kto mi mówi, pisze. E, o pomidorkach koktajlowych. To jest chyba taki mm, sztandarowy, dobrze mówię, a nie, to nie ten kolor. To jest druga strzałka. Um, że większość ludzi, jak coś na balkonie uprawia, to właśnie to są pomidorki koktajlowe. No, ja w ogóle mam czosnek jeszcze i szczypiorek. Szczypiorek mi ładnie przezimował i pięknie mi puścił. Bo ja go wysiałam w tamtym roku i wiecie, wysiany szczypiorek wygląda jak trawa. Ja go tam pielęgnowałam na tyle, na ile mm, umiałam żeby on ładnie rósł, ale ten, ale yy, no, był taki cieniutki. Przerywałam go i w ogóle. Natomiast w tym roku, ja patrzę, on mi odbija, jest już przerzedzony, jest trochę grubszy. To jeszcze nie jest taki szczyp. On będzie w tym roku przypominał ten szczypiorek co można kupić w pęczku w, w marketach. Natomiast moja mama to ma taki szczypior, normalnie szczypior grubości, czasami palca. No, ale to ta, ta jej siedmiolatka. Więc wiecie, to jona ma to na, na działce, więc zupełnie na innej zasadzie funkcjonuje. Więc nie ma co porównywać. W gruncie to rośliny są stabilniejsze. Jedyne co to irytowało mnie, że miałam mszycę i przędziorka. No, i to badziewie co z gleby wychodzi, ale w tym roku postaram się znaleźć sposób na, yy, na te wstrętne szkodniko pasożyty. Co to to tam prosto ubić, natomiast no, z czasami jest, jest większy problem. Mam taki specjalny yy, wzraszaczu olejowy, ekologiczny yy, środek, który je po prostu mechanicznie dusi, bo im zatyka te wszystkie przedklinki. Poza tym też jak mam niedużą ilość, na przykład na pomidorach i na ogórku przędziorek robi spustoszenie, no, no to generalnie... Muszę się tu skupić. To potrafię wziąć po prostu gąbkę z wodą, z płynem do naczyń i mechanicznie tego przędziorka najnormalniej w świecie zmyć z tych liści, tylko tu też trzeba być bardzo delikatnym, żeby liście nie uszkodzić. Zawsze jest jakieś ryzyko. No i wiecie, macie trochę tych pomidorów, one mają trochę tych liści, bo górek to ma duże liście i, i, i stosunkowo niedużo. Natomiast pomidor, no to ma te liście takie złożone i e, no, mieć gąbką każdego liścia od spodu. No słabo to widzę. A mszyce miałam na papryce? Jak powalona na tej papryce siedziała i na tym i na poziomkach. Czyżby nam się, moi drodzy, źrenica zarysowywała? W 48 minucie? No i mówię, jak ty, jak na meczu. Padł gol w 48 minucie meczu. To jest fajna długość nitki. Gdyby nitka magicznie była cały czas takiej długości, to by się fajnie wyszywało. Ale no niestety, najpierw jest długa, a potem się robi coraz krótsza. <grym> no tak, no. Naprawdę, Ameryki nie odkryłam. dobrze robię. Na pewno robię nie, robię. nie, no. coś nie, robię. Ale to, 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 to tylko ten jeden krzyżyk muszę cofnąć. Źle popatrzyłam. I to powinno być tu. Tak jest dobrze, drugi trzeci. I i to jest koniec tej nitki. O, no to ładnie mi starczyło. Dobra, kochani, ja się będę dzisiaj z wami już żegnać. Bardzo Wam dziękuję za, za uwagę, za poświęcony czas, za oczywiście za wszystkie łapki w górę, komentarze. Na wszystkie odpowiadam. A jak na jakieś kiedyś nie odpowiedziałam, to się upomnieć. <laughs> Życzę Wam, moi drodzy, wszystkiego dobrego. Odpocznijcie w ten weekend, cieszcie się tą wiosną, bo podobno ma być fajnie i ciepło, aczkolwiek chyba nie w całej Polsce, gdzieś tam ma nawet trochę pokropić, ale tam gdzie ciepło, to się cieszcie i dbajcie o zdrowie, bo pogoda taka, wiecie. Wirusolubna. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, kochani, papa. Pa.